Radio Tok FM, Euroconcita, Barbie Baby Langstrom Extra. Jeszcze do 12, proszę Państwa, mamy festiwal. Do 12. Josetta, już to oglądałyśmy. No i inne filmy. Bardzo ciekawe, to nawet jest też Epokalipsa. Zobaczymy może coś na ten temat. O, jest. Epokalipsa, tak. Epokalipsa. Aha, no tak. Aha, no tak. Strajk tu bierze udział w tym. To rzeczywiście bardzo. Film wampiryczny, zbyt performatywny i osobisty, aby w opisie uchronić się od spoilerów. Najważniejsze jest tu to, czego nie widać, nie słychać, czego nie ma, a co widzowie być może dostrzegą i poczują. Film nie próbuje nikogo oszukać, a jedynie wciągnąć w świat reżyserki. Zahipnotyzować, opowiedzieć coś, czego opowiedzieć się nie da. Jesteśmy o krok od kompletnej zagłady, pisał Witkacy przed wojną. To słowa, które jeszcze bardziej aktualne są dziś. Chcę ocalić świat, ocalić wasz świat, ocalić mój świat. It is a vampire movie. Także zapraszamy serdecznie do kin. Dzisiaj 20:15, zdaje się, w sali numer 6. Film w oryginalnej wersji językowej, szwedzkiej i angielskiej. Welcome, welcome, welcome. I admire you. I adore you. Wszystkiego najlepszego. Państwu życzymy wszystko, 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 gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Concita, Barbie Baby Langstrom Extra. Czyli Epokalipsa, Epokalipsa. No i że przesyłamy buziaczki, ale że proszę jeść kaczki. Epokalipsa. Dzisiaj o 21:00, proszę Państwa, 15:00 w Kinotece, oczywiście w Kinotece. W Kinotece zapraszamy. Zobacz ludzi strzelając im w tył głowy, wrzucając do jakichś dołów, krępując ręce. Znowu ci komuniści. To jest potworna zbrodnia, przy czym pamiętajmy, że od początku założenie sowieckie było też takie, że prawda o tej zbrodni nigdy nie wyjdzie na jaw. Przecież po 1941 roku, w lipcu, kiedy zostały nawiązane stosunki pomiędzy Polską a Sowietami, słynny układ Sikorski-Majski, rozpoczęło się szukanie tych oficerów, między innymi Józef Czapski na rozkaz generała Andersa szukał polskich oficerów. Sam Anders wielokrotnie interweniował, pytał Stalina, co się dzieje. Stalin mówił, nie ma, uciekli do Mandżurii może. Ślad jest taki, że w pewnym momencie urwała się korespondencja. A to tak samo jak z Weissem rozmawiałam. A co się stało z tymi Żydami w Białymstoku? A mówi, że umarli. Ja mówię, nie. Anna Romanowicz pisze, że wypędzili ich przez Warszawę do Łodzi. Że umarli. Czyli takie kłamstwa typowe, wiesz. Namacalny dowód był. Gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Proszę być koniecznie z nami. Namacalny dowód. Tylko znowu w naszej kulturze zachodnioeuropejskiej, że tak powiem, cywilizacji śródziemnomorskiej, jednak przyjęcie do wiadomości, że ktoś może wymordować 20 tysięcy jeńców, tak, czyli ludzi objętych ochroną prawną, no to jest... Konwencji, którą również Związek Sowiecki, w której... 20 tysięcy. To się w głowie nie mieściło, zresztą tak. Na marginesie, przeskakując już na sekundę może do lat 70. W latach 70. jeden z zapisów cenzury mówił bardzo wyraźnie, żeby nie używać wobec polskich oficerów i żołnierzy aresztowanych we wrześniu czy jesienią 1939 roku określenia jeńcy wojenni. Nie, tego miało nie być. Oni byli aresztowani, oni byli internowani, ale nie jeńcy wojenni, bo to właśnie już sugerowało, że ich coś chroniło. Tak. I teraz robotnicy znajdują masowy grób właśnie w Katyniu. Niemcy orientują się, co tam się zdarzyło. No i oczywiście chcą to wykorzystać, bo walczą już wtedy ze Związkiem Sowieckim, zdobyli ten teren i akurat tam pierwsze te masowe groby znaleziono.
No tak, znajdują się te groby. Wiadomo, że ta propaganda goebbelsowska od razu to podchwyciła i postanowiła to wykorzystać propagandowo. Natomiast strona polska, wiedząc z jednej strony, że tego dokonali Sowieci po tych wszystkich poszukiwaniach, pytaniach i tak dalej, była w o tyle trudnej sytuacji, że no nie mogła... To był sojusznik. Nie mogła z jednej strony jasno i wyraźnie... powiedzieć tego, tak, to Sowieci dokonali, bo to też wpływałoby na to, że jakaś tu współpraca polsko-niemiecka jest. To zresztą ten wątek Stalin za chwilę podkreślił. Stąd ta próba oddania tej sprawy do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, do bezstronnej instytucji. No i to Stalin wykorzystał w sposób znakomity. Wiem, że to brutalnie brzmi, ale o to mu chodziło, prawda? W momencie, kiedy już tak naprawdę było po przełomie, kiedy armia sowiecka idzie prze na zachód, ta Polska mu nie jest do niczego potrzebna, więc to zerwanie tych stosunków dyplomatycznych i jeszcze zrzucenie winy na stronę polską, obciążenie ich tym, proszę zwrócić uwagę, a to, to jest świnia. Powód, który później się w ogóle w historii naszej PRL-owskiej tej pojawia. Ale perwersja to jest... Współpracy Polski z Niemcami. Ale perwersja to jest drugie imię diabła. Odwrócenie całkowicie sytuacji. Wymordowałem 20 tysięcy ludzi, a teraz wykorzystam to do tego, żeby wasz kraj okupować, bo wykorzystam to do tego, by wasi sojusznicy przestali o was dobrze myśleć. Dokładnie w ten sposób Sowieci postępowali. I to kłamstwo, tak jak mówię, od początku ono było fundamentalne i pierwszy komunikat moskiewskiego radia, ja pozwolę sobie zacytować, to jest kilka słów. 15 kwietnia radio moskiewskie, ustosunkowując się do tego, co się wydarzyło, nadało taki komunikat. W ciągu ubiegłych 2-3 dni oszczercy Goebbelsa rozpowszechniali podłe wymysły, utrzymując, iż władze sowieckie dokonały masowego rozstrzelania polskich oficerów wiosną 40 roku w okolicy Smoleńska. Wynajdując tę potworność, szubrawcy niemiecko-faszystowscy nie wahają się przed najbardziej bezwstydnymi i nikczemnymi kłamstwami, starając się pokryć zbrodnie, które, jak to obecnie stało się oczywiste, dokonane były przez nich samych. Ten język, prawda, ten sposób nie pozostawia tej wątpliwości. To była tak naprawdę ta wykładnia, która przez całe kolejne dziesięciolecia funkcjonowała. Ale jeszcze przez moment wróćmy do tych pierwszych wizyt. Nie, Rosja tam nie pojechała. Także, proszę Państwa, perturbacje. To były tak zwane perturbacje. Przez Niemcy i jeden Szwajcar. Istotne jest, że był tam Józef Mackiewicz, bo później być może najwybitniejszy polski prozaik XX wieku. Są liczni krytycy, którzy tak sądzą. Droga donikąd na przykład. I to później byłoby wykorzystywane przeciwko niemu. Tam niestety znalazł się również Skiwski, czyli to był kolaborant po prostu, tak? I nieautoryzowany przez władze polskie. Tak, tam znalazło się zresztą wielu wybranych przez Niemców, często przypadkowych ludzi, których później Niemcy wykorzystywali w Polsce do tego, żeby oni wygłaszali publicznie, czy opowiadali o tym, co widzieli w Katyniu. Co ciekawe, tacy też świadkowie, abstrahując od Mackiewicza, którego też za to niejako ścigano, tych prostych ludzi też po wojnie władza ludowa wsadzała do więzień. Oni wszyscy byli oskarżeni o współpracę z Niemcami, o kłamstwa i tak dalej, i tak dalej. Teraz zaczyna się PRL. Na początku on się oczywiście przez krótki czas inaczej nazywał, no ale wiadomo, o co chodzi. I zbrodnia katyńska, stosunek do niej jest tak naprawdę takim probierzem. Czy ty jesteś z nami, czy jesteś przeciwko nam, tak? Nie ma znaczenia, prawda, tylko chodzi o to, jeszcze lepiej, że ty wiesz, że to Sowieci wymordowali, ale będziesz mówił co innego, więc jesteś już złamany. Ale mało tego, tu władza tym wszystkim, którzy próbują o Katyniu mówić, w latach 40. i 50. mamy dziesiątki przykładów, mógłbym tutaj o każdym z nich opowiadać, o chłopakach, dziewczynach w szkole, którzy wstają i mówią, nie, to zrobili Sowieci i nagle trafiają do więzień, o nauczycielach, którzy się nie dali o tym mówić, o świadkach. I co
co się dzieje też z punktu widzenia prawnego, to jest bardzo ważne. Tych wszystkich ludzi karano z tak zwanego małego kodeksu karnego, którego fragment, znowu pozwolą Państwo, że zacytuję, brzmi tak. Kto rozpowszechnia fałszywe wiadomości, mogą se wyrządzić istotną szkodę interesom państwa polskiego bądź obniżyć powagę jego naczelnych organów, podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. Jasno postawiona sprawa. Tak? Nie mogło być inaczej, skoro drugim jakby fundamentem, tutaj mamy Katyń, to ludobójstwo, a teraz budujemy narrację przyjaźni polsko-sowieckiej, polsko-rosyjskiej, polsko-radzieckiej wreszcie. Tak? I to jest przez całe lata, jeżeli oni są naszymi przyjaciółmi, jeżeli im zawdzięczamy wszystko i tak dalej, to nie możemy powiedzieć, że oni są zbrodniarzami, że oni są bandytami. Czy władze, legalne polskie władze na emigracji wobec stosunku sojuszników do tej zbrodni, czy podnosiły tę kwestię? Czy to była jakiś istotny wątek działań, propagandy? Czy jeszcze w trakcie wojny oczywiście podnoszono, ale tutaj zadziałała prosta zasada. Związek Sowiecki był sojusznikiem Wielkiej Brytanii, był sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i te wszystkie głosy absolutnie ignorowano. Ja nie pamiętam teraz dokładnie, znowu to funkcjonuje w sposób taki ewidentnie kłamliwy. Ja przeczytam znowu coś, co mnie zszokowało, jak to zobaczyłem. To jest, proszę Państwa, fragment podręcznika do historii. Jest rok 1953 i co możemy przeczytać? Taką wielką dywersyjną polityczną była rozpętana przez propagandę goebbelsowską, dogadzającą imperialistycznym, antyradzieckim ugrupowaniom na Zachodzie, gorliwie podchwycona przez polską reakcję, ohydna prowokacja antyradziecka, osławiona sprawa faszystowskiej zbrodni hitlerowców na polskich oficerach w Katyniu. To jest rok 1953. Bardzo trudne zdanie, bardzo ładnie ułożone w polszczyźnie, chociaż nie mające żadnego związku z rzeczywistością i kłamliwe. Ale w ten sposób to... Ciekawe, kto im to pisał. Myślę, że jakiś profesor. Ja teraz z głowy te nazwiska wypadły. Ja mam je zapisane. To są dosyć znani, czy byli znani w ówczesnym czasie historycy, bo pamiętajmy o tym, że przez cały okres też PRL-u była cała masa usłużnych historyków, którzy w ten sposób to konstruowali i w latach 50. używając języka takiego prostego, oni szli na rympał. Po prostu to kłamstwo jest właśnie w ten sposób konstruowane. Później zaczyna się to ma pewne odcienie. Nie tyle mówi się o Katyniu, co mówi się o relacjach polsko-sowieckich, o zerwaniu tych relacji, ale właściwie nie wiadomo. Zapraszamy. Tutaj mamy o zbrodniach katyńskich, o rzeczach strasznych. Ważna rzecz, Bolesław Wójcik, taki partyjny pisarz, na zlecenie Służby Bezpieczeństwa przygotowano mu całą masę materiałów i on napisał książkę pod tytułem Prawda o Katyniu. To wyszło na początku w kilkunastu tysiącach egzemplarzy, później jeszcze wznawiano. To przygotowane ładnie przez służby, wszystko miał, co i jak powinien napisać. W kościołach są tablice upamiętniające Katyń również z czasów PRL. Kościoła. I też był pewien nurt opozycji demokratycznej, który właśnie na tym się skupił, tak, że próbował, no bo przecież były rodziny. I tak, oni próbowali w jakiś sposób chociaż tej lokalnej społeczności komunikować prawdę. To jeżeli pan redaktor dotknął sprawy rodzin, to jest znowu bardzo rzecz ważna, bo przecież te rodziny były represjonowane, były poniżane. To, co robiono z nimi, podobnie zresztą jak na przykład z rodzinami ofiar obławy augustowskiej, ponad 600 osób zamordowanych przez Sowietów w lipcu 1945 roku. Córka jednego z zamordowanych w Katyniu oficerów, Kazimierza Grabowskiego, tak pisze w swoich wspomnieniach, to znowu bardzo poruszające. W 1948 roku mama zaczęła ubiegać się o rentę po mężu. Usłyszała, że owszem, należy jej się, ale musimy przedstawić dokumenty. W warszawskim sądzie grodzkim należnie złożyła więc co mogła, w tym najdroższą dla niej pamiątkę. Ocalały w powstaniu katyński list od męża i jego fotografię. Obiecali je zwrócić za tydzień. Po tygodniu kazali przyjść za dwa tygodnie, potem za miesiąc. Wreszcie poradzili, aby zamknęła buzię na kłódkę.
te jedyne po mężu relikwie przepadły. Renty nie dostała. Otrzymała dokument, że mąż zmarł śmiercią naturalną 9 maja 1946 roku, więc miał 5 lat przerwy w pracy i renta się nie należy. W ten sposób tych ludzi, rodziny traktowano. Natomiast faktycznie Kościół był tą przestrzenią wolności, nie tylko w latach 80., ale i wcześniej tam można było. Znaczy można, nie można było o tym mówić, ale mówiono, ta prawda się przebijała. No to nie jest tak, że udało się wszystkim ludziom w PRL-u wmówić, jak to faktycznie wyglądało. Natomiast od czasu do czasu władza sobie pozwalała na takie sygnały, prawda, że ktoś, kto będzie głośno o tym mówił, to może go spotkać kara. Taka słynna sprawa z roku 67-8, gdzie dwóch studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zostało skazanych na kary więzienia za właśnie za kolportowanie, że tak powiem, prawdy o Katyniu. Bezpieka w okolicach zawsze rocznic katyńskich też dokonywała pewnego wzmożenia. Na pewno ważnym przełomem był rok 80. i ten taki moment oddechu i wolności, kiedy na ten temat więcej publikacji powstawało, ale też służby tutaj bardzo mocno działały. Na przykład skonfiskowano nakład takiej podziemnej broszury profesora Jerzego Łojka, pisanej zresztą pod pseudonimem, właśnie o Katyniu. W sprawozdaniu ubeckim mówimy, że właśnie bezkompromisowo i bezpardonowo zaatakował. Język w ogóle, to jest ciekawe, jak z lat 50. tam Związek Radziecki, prawda, mówiąc o tym. W tym samym czasie też taka ofensywa w wojsku była, powstawały różnego rodzaju takie propagandowe broszury dla żołnierzy w roku 80-81. Prawie, że jak z lat 50. To też taki ciekawy sposób indoktrynacji. Piotr Dmitrowicz, ja serdecznie Państwu dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Reklama. Mówicie, że żyjecie szybko. Radio Tok FM, Eurokoncito, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. No. To Polskie Radio 24. No dzisiaj mamy. Mamy dzisiaj, proszę Państwa, film Epokalipsa. Zapraszamy serdecznie wszystkich. Na projekcie. Czas na informację dnia. Negocjacje ciąg dalszy, wieczorem kolejne rozmowy rządu z nauczycielami w sprawie podwyżek płac. PiS w Kadzidle, Koalicja Europejska w Warszawie, wyborcze konwencje zdominował temat unijnego budżetu. Dwie płyty Polskiego Radia otrzymały nagrody Feniks, to prestiżowe wyróżnienia Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Aleksandra Kozera zapraszam. Wieczorem kolejne negocjacje w sprawie podwyżek płac nauczycieli i możliwe kolejne propozycje rządu. Przedstawimy rozwiązania, które pozwolą w ciągu najbliższych lat na znaczny wzrost wynagrodzeń w oświacie, zapowiada szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Przedstawimy dodatkowe wyliczenia, dodatkowe informacje. Namawiamy do tego, żeby zmienić cały system. Namawiamy do tego, żeby zawrzeć nowy społeczny pakt pomiędzy rządem a nauczycielami. W efekcie tych zmian nauczyciele dyplomowani, którzy dzisiaj zarabiają średnio nieco powyżej 5 tysięcy, w roku 2023 zarabialiby ponad 8 tysięcy złotych. Minister ponowił apel do związkowców, aby powstrzymali się od mającej rozpocząć się jutro bezterminowej akcji strajkowej. Powiedział, że liczy na rozsądek nauczycieli i zawieszenie protestu na czas zbliżających się egzaminów. Przypomnijmy, ostatnio rząd negocjował ze stroną związkową. W piątek rozmowy nie przyniosły efektu. ZNP i Forum Związków Zawodowych oświadczyły, że nie mają podstaw do zawieszenia decyzji o proteście. Początek dzisiejszych rozmów o godzinie 19. Wsparcie dla małych i średnich gospodarstw, dla lokalnych hodowców zwierząt i małych producentów żywności to propozycje Prawa i Sprawiedliwości dla rolników. Przedstawił je na konwencji wyborczej w Kadzidle koło Ostrołęki Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zapowiedział też, że politycy partii będą zabiegać w Unii Europejskiej o większe wsparcie finansowe dla polskich rolników. W tym siedmioleciu, które już mija, to było 8%. 8% dla polskiego rolnictwa z całej tej puli. Chcę powiedzieć, że wywalczymy to, że będzie więcej, ale to nie wszystko. Chodzi także o to, by nas właściwie potraktowano, jeżeli chodzi o tak zwany program rozwoju obszarów wiejskich.
Otóż my będziemy twardo zabiegać o to i potrafimy to zrobić, by Polska tym razem dostała najwięcej ze wszystkich państw, jeżeli chodzi o ten program. Głos podczas konwencji zabrał także premier. Mateusz Morawiecki tłumaczył, jak ważne z perspektywy polskiej wsi są majowe wybory do Parlamentu Europejskiego. Właśnie w Brukseli, dokąd Prawo i Sprawiedliwość wysyła swoich przedstawicieli, rozstrzygają się ważne kwestie dotyczące naszej gospodarki i rolnictwa, przekonywał szef rządu podczas konwencji w Kadzidle. Z kolei w Warszawie konwencję zorganizowała Koalicja Europejska. Głos zabrali liderzy tworzących ją formacji PO, SLD, PSL, Nowoczesnej i Zielonych. Wszyscy zgodnie przekonywali, że będą walczyć o jak najlepszy budżet europejski dla Polski oraz jej wysoką pozycję we wspólnocie. Mówił o tym m.in. szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Możemy wybrać albo tych, których minister zdrowia mówi, że smog to problem teoretyczny. Albo nas, którzy zapewnimy europejski program onkologiczny. Będziemy dbali o wymianę pieców i o czystą, zieloną energię. Będziemy zabiegać o zdrowe powietrze dla każdego z nas, dla wszystkich Polaków, dla Europejczyków. W minionym tygodniu liderzy Koalicji Europejskiej podpisali deklarację zawierającą 10 najważniejszych punktów programu na eurowybory. Dotyczą one m.in. praworządności i wspomnianej już walki ze smogiem, wsparcia dla młodych oraz wyrównywania płac w Europie. Ulicami Warszawy przejdzie 14 Marsz Świętości Życia. Będzie to manifestacja w obronie prawa do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Marsz rozpocznie się za 2 godziny od mszy w Archikatedrze Warszawskiej oraz Katedrze Warszawsko-Praskiej. Następnie sprzed obu świątyń wyruszą pochody, których uczestnicy spotkają się na Placu Zamkowym. Zgromadzenie zakończy się przed 13 przy Kościele Świętego Krzyża, gdzie przemówienie wygłosi metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. 2 płyty Polskiego Radia otrzymały nagrody Feniks. To prestiżowe wyróżnienia Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Wręczono je pod... Proszę Państwa, ja pamiętam, dużo głosów było krytycznych, pieczęć Antoniny że i Andrzeja uwieńczone dziadowskim bankietem, że chodził dziad i obserwował wszystkich, oglądał, co na katolickie targi książki to nie przystoi, coś nie pasowało. Antonina Krzysztoń dziękowała wszystkim, którzy wspierali projekt płyty Pieczęć. W bardzo różny sposób, modlitwą. Była taka dziewczyna, która też brała udział, otrzymała nagrodę i poszła ze mną na bankiet, a w ogóle chciała iść do domu, o niczym nie wiedziała, o żadnym bankiecie, że tam w tej wyższej szkole obok, proszę pani, aha, bo to teraz to bankiet był pewnie pod Florianem. To był bankiet, proszę Państwa, w wyższej szkole, w takiej salce i facet chodził, oglądał wszystkich, podglądał, po co tu przyszli. Bez sensu. Na ten Feniks wczoraj można byłoby pójść. Tak. Polskie Radio. No Breżniew to na pewno by, jeśli go w ogóle wpuścili. Czas jeszcze na prognozę pogody. Niedziela ciepła i słoneczna. No, w pierwszej części dnia w Małopolsce i na Podkarpaciu pojawi się więcej chmur i zanikające słabe opady deszczu. Na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie, 16 pokazów. Jak na te katolickie targi, to coś dziwne. Wibracje dziwne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Także dzisiaj, proszę Państwa, jest epokalipsa. Dzisiaj epokalipsa 7 kwietnia 2019 roku.